Siema, witam was w pierwszym odcinku z gry Dead in Bermuda. Gra opowiada o tym, że rozbijamy się statkiem i musimy przetrwać. Poprzednio nagrałem chyba z 6 albo 7 odcinków, niestety problem był taki, że wszyscy zginęli. Jest to mega problem, nie da się grać na normalu, to jest niemożliwe do przejścia na normalu bez odpowiedniej wiedzy. Naprawdę już poświęciłem na to chyba 6 godzin, także zagramy sobie na poziomie easy, ale wierzcie mi, że to i tak będzie kosmiczne wyzwanie. Zapraszam na odcinek, gra jest mega fajna, mega się wkręca i mega dobrze się w nią po prostu gra. To są w ogóle moje poprzednie zapisy, te dwa. I tutaj mam niby 6 przetrwałych ziomków, ale prawda jest taka, że oni już byli tak blisko granicy śmierci, że tak czy siak bym niestety to przegrał. No i co, zobaczmy sobie intro. Ja już widziałem to intro 3 razy. Zobaczmy czwarty. Nie no, więcej widziałem w sumie, generalnie. Jeszcze kiedyś, dawno, dawno temu. To jest mega stara gra ona. Tam nie wiem czy widzieliście, miałem zapis 2018. Jest już 4 lata. Co najmniej ma. Pewnie ma dużo, dużo więcej, tylko 4 lata temu to ja w ogóle kupiłem giereczkę. Jest też druga część tego, która nazywa się Dead in Valhalla chyba. I opowiada o wikingach i też jakieś tam trzeba przetrwać. Więc jeżeli ta, no mega mi się to wkręciło, szczerze mówiąc. To jest szósty odcinek dla mnie, siódmy, który nagrywam. Dla was pierwszy, który widzicie, aczkolwiek no bo nie będę wam rzucał, jak przecież ginąłem postaciami. Ale mega się wkręca. Na początku kilka godzin później i będziemy musieli przejść tutorial. Nie czytamy tego, co oni tutaj gadają, bo to są zwykłe nudne rzeczy. To akurat mnie strasznie by irytowało, bym tak powiem, proszę spać. Trzeba to w ogóle skipnąć w pizdu. Welcome to the Bermuda. Jasna sprawa, tutaj sobie zmieczymy na game mode easy. Naprawdę będzie ciężko na easy, wierzcie mi, to jest bardzo ciężkie. To jest bardzo ciężka rozgrywka. Zobaczycie, co mam na myśli, jeżeli obejrzycie 30 minut. I to jest niemożliwe przejść na normalnie, niemożliwe. Dlatego tutaj przede wszystkim wykonajmy na samym początku tutorial. Tutaj pisze nam różne podpowiedzi, ja już je czytałem z milion razy, także na razie sobie odpuszczę. Wiem, które postacie gdzie przenieść, nawet nie muszę teraz patrzeć. Wiem, które ma najwięcej researchu, które trzeba przenieść do eksplorowania dżungli, które będą, nie wiem. Chociaż nie wiem w sumie, które exploration ma największe. Bob? Wiem, że Bob generalnie będzie łowił rybki, jeżeli będziemy mieli fishing pota, ale tak to w sumie nie wiem. Dobra, ja bym zamienił jeszcze Alejandro za tą laskę, tak mi się wydaje. Jo, tak wymieńmy i teraz co? Teraz musimy kogoś przy crafting, no to Alejandro i ten gruby, niech będzie przy craftingu. Ostatnio nam poszło super dobrze na samym początku, szczególnie przy tym drugim podejściu, to wydaje mi się, że na trzecie podejście to zwanshotujemy, nie? Czy my tu w 5 sekund to zrobię, nie? W ogóle to ja, a nie, bo dobra, chciałem powiedzieć, że skipnę wam ten tutorial, zapomniałem, że przecież pierwszy raz go widzicie. Dobra, move the last two character to the craft slots. No przeniosłem. Pyk. Dobra. Kliknij next, kiedy będziesz gotowy. Jestem gotowy. Dobra, tutaj mi Yuri zbiera. Yuri to jest generalnie Cox. W sumie tu każda postać jest spoko, oprócz tego dziadka. Ten dziadek jest tak denerwujący. Campfire zrobiony, super. No nie wiem, dziadek to zepsuł mi całą rozgrywkę 2 razy pod rząd. On jest jakiś kurwa tragiczny. On się z nikim nie potrafi dogadać, zaraz jaki wkurwiony siedzi. Dogadasz się chociaż z tą laską? Oni się chyba tylko i wyłącznie razem dogadują, naprawdę. Ten dziadek się z nikim nie dogaduje. Depresja 100% jest posiadana. I oni też się fajnie dogadują, no. Tutaj mamy tak fajnie to podzielone, że cały skład autentycznie się dogaduje. Dobra, weźmy tą maczetę. Nawet się nie będę zastanawiał. Tutaj będziemy zbierać właśnie, tutaj mamy mapę, tutaj mamy krateczki i będziemy generalnie zbierać różne przedmioty i odkrywać mapę. Te postacie tutaj po prawo jakby, no tak, trzeba wytłumaczyć trochę. Te postacie po prawo jakby przeszukują mapę. Tutaj możemy leczyć depresję na środku. Tutaj jest research slot do znaczy generalny research oni robią i wynajdują nowe receptury. Tutaj tworzymy te nowe receptury różne, no i tutaj się przeszukuje samolot w poszukiwaniu jedzenia albo czegoś takiego. No i to tak w sumie w tyle, w skrócie. Dobra, select a new available receipt in the workshop. Dobra, teraz musimy wybrać nowe
nowy właśnie, nowy schemacik do wykonania. Pyk, niech robią łóżka. Teraz musimy przekonwertować owoce właśnie na water supply. Tutaj mamy wodę generalnie i wodę możemy pozyskiwać z owoców. A też możemy ukraść albo znaleźć. Musimy teraz przenieść dwie postacie na do talk slot. Czyli właśnie tutaj przy ognisku. Oni tu będą leczyć depresję. Przenieśmy je. No i teraz tylko na wyłącznie potrzeby tutorialu tutaj musimy je przenieść. Dajmy jej cup of coffee. Te cup of coffee generalnie sprawia, że ona ma mniejszą depresję i mniejszą fatigue. I teraz muszę kliknąć na mapę. Visit the new area. Spoko. Kliknąć na mapę. Mogę wrócić dalej. Tak. I mogę kliknąć next. Tylko ja bym przeniósł tutaj, żeby oni eksplorowali dalej. Cyk. Jestem gotowy. A na potrzeby tutorialu niestety dwie postaci muszą być w tym. Czy campfire'y? No niech będą. Dobra. Klikamy nexta. Yuri znajduje rzeczy. Standardowe. To tyle razy widziałem. Yuri znajduje rzeczy. Ci craftą rzeczy. Ci researchują rzeczy. Cały czas tak. 6 godzin. Ale teraz się uda. I są tu różne interakcje na mapie. Będziemy spotykać różne postacie. Będziemy się z nimi dogadywać, albo się z nimi nie dogadywać. No i tyle. I na tym będzie to mniej więcej polegać. Całkiem przyjemne to jest, wierzcie mi. Generalnie po jakimś czasie się wkręca. Przynajmniej jeżeli chodzi o granie. Nie wiem jak to wygląda z perspektywy widza. Ale wydaje mi się, że całkiem nieźle. Oni w ogóle mają taki mały hangar, że nie wiem, że ja chcę to... Czy ja chcę im teraz dawać to jedzenie? Nie, chyba niekoniecznie. Kliknijmy po prostu next. Tak jest. No i nasze jedzenie może się po pewnym czasie zepsuć, także warto faktycznie zużywać jak najszybciej, ale no w tym wypadku z takim hangerem to nie ma co używać. Yuri ma depresję w sumie sporą. A, bo on samemu pracuje. W tym jest problem. Ja się bym musiał jakieś z Alejandro na chyba zamieniać, to by było najlepiej. Dobra, ale na razie niech Yuri Crash Plane przeszukuje. Tutaj chłopaki dobrze robią, elegancko. Pozdrawiam chłopaków z tego. A czemu nie mogę kliknąć next? Zniknął mi przycisk next. A, Fed the Fire... A, bo tu misję mam do wykonania. Dobrze chłopaki robią. Pozdrawiam całe Bermudy. Tutaj na Bermuda się znajdujemy. Explorer and the Cambridge, the Jungle. Dobra, taką mam kolejną misję, ale to jest jakby taka chyba awesome misja. Nie muszę tego wykonywać teraz, tak jest. Dobra, niech Yuri przeszukuje wszystko co ważne w tym samolocie. Niech też za dużo nie przesadza generalnie. No bo generalnie do tego samolotu będziemy mogli wrócić w razie czego. Więc wolałbym go zostawić na ostatnią chwilę, tak mi się wydaje. Przeszukajmy tutaj plażę. Odkryliśmy jakąś nową arenę, tam tu często znajdujemy nowe rzeczy, na przykład Fisherman Basket możemy przeszukać, jak najbardziej. Do tego wysyłamy oczywiście Yuriego, Yuri dostanie ciosa prawdopodobnie, a nie, teraz nie dostanie ciosa. Chociaż na cios była szansa 85%, no i 10 ryb zdobył. Dwie fish baitsa. Generalnie te ryby możemy usmażyć, co zrobimy, bo te ryby się strasznie szybko psują, więc jak najszybciej je musimy tutaj usmażyć, z tego się zrobi posiłek. Natomiast do tego będę musiał też użyć sporej ilości drewna, także trzeba z tym uważać, żeby zaraz nie było lipy. Ja generalnie w sumie muszę jak najszybciej wykonać tego. Gathering tools, a do tego jest wóz potrzebny, no żeby nie było zaraz syfu. Żeby zaraz nie było, że od nowa. Także spokojnie, usmażmy tę rybę, ale nie przesadzajmy. Dobra, wystarczy na razie. I kikimy next, mam nadzieję, że Yuri jeszcze trochę drewna przyniesie. Dobra. Kitno, mamy mega duże żarcie, wszystkiego jest spoko. Pod dostatkiem na razie, crafting. To tak na zawsze na początku. Problemy zaczynają się 20 dnia, kiedy depresja, jedzenie, zmęczenie, wszystko się nakłada na siebie. Jest takie kombo, że nie wiesz co masz zrobić. Przynajmniej wtedy to było. No nie, w każdym razie niemożliwe jest to przejść na normalne, naprawdę. A ja na początku harda chciałem odpalić, nie ma takiej opcji. W ogóle odpalić tu. Bardzo dobrze, bo bym pewnie próbował to na hardzie przejść. Teraz bym robił podejście na normalne i mówił... Co? 16 godzin bym próbował tutaj nagrać odcinek. Dobra, hunger trochę wzrósł, ale generalnie jest... No nie jest dobrze.
Może ryby zjedzcie, bo one się zepsują. Nie jest dobrze z tego względu, że mamy za dużo jedzenia. No, mamy za dużo jedzenia, to jest mój problem. Dlatego z tym plane'em ja bym poczekał, ale nam jest potrzebne drewno. Przeszukiwaniem tego plane'u. Ale niestety potrzebne nam jest drewno, jak najszybciej. Dobra. No i co, i to samo w sumie. I to samo powtarzamy. Później się trochę będą zmieniać schemaciki. Moist suitcase. Znalazłem suitcase. No dobra, i możemy to przeszukać. Na przykład Yurim, który ma scavenging na najwyższym poziomie. Jest też coś takiego jak stealth i to sprawia, jaka jest szansa na to, że nas zaatakuje potwór. Czyli najważniejsze, żeby Yuri miał stealth i generalnie, żeby miał scavenge. Scavenge, jak to się tam nazywa. No, ale jednak najważniejsze jest to scavenge, ale... Nie, jak to się nazywa. Scavenging, nie scavenge. No dobra, niech Yuri tutaj przeszukuje te rzeczy. Możemy w ogóle depresję obniżyć, bo wszystko co już jest na pomarańczowo warto jest generalnie leczyć. Discussion plus 5. To możemy dać tej lasce. Nie, w sumie. Komu damy to? O, wiem, mu damy discussion. Ło, chłopie, ją dzięki temu będzie się lepiej z tego, z depresji leczył. Zajebisty pomysł w sumie. Sam wpadłem, Popsman. Dobra, tu jest ktoś zmęczony? Niekoniecznie, no to że next klikamy. Workshop... Aha, już zrobiliśmy... A, zrobiliśmy już łóżka, dobra. Teraz wykonujemy gathering toolsy. Gathering toolsy powodują, iż... iż będziemy mogli jakby zbierać potrzebne nam rzeczy, typu... drewno, typu liny i nie będziemy musieli... Nie będziemy w ogóle zależni od samolotu, nie? Tylko po prostu będziemy to zbierać. Za friką. Dobra, przyspieszmy to trochę. Knowledge. Fruit basket. Fruit basket powoduje, że zbieramy owoce i... Oj, dziadek jak zwykle. I dzięki temu będziemy mogli pozyskiwać generalnie wodę. To, że trzeba tutaj jak najszybciej te przedmioty wykonywać. Mamy jakąś nową arenę. Jest tu Crazy Old Man. Możemy go przeszukać. Zrobimy to Julią, bo ona ma największego stealtha. No i się nie udało. I co teraz? A teraz atakujemy tylko monster. A, dobra. I zebraliśmy z niego Healing Water, który nas wyhiluje i możemy z nim porozmawiać generalnie. A to zrobi Alice, bo Alice ma najlepszą dyskusję. Możemy go też uderzyć w głowę. Brzmi jak... Kurwa, nigdy tego nie zrobiłem, szczerze mówiąc. Pierdolnijmy mu. Kamykiem. This guy is... Ten ziomuś mnie wkurzył i uderzyłeś go w głowę. Instantly he stops his and deep silence settles him over him. You are even more relieved when you notice that he's so misunderstood. Okej, i teraz możemy z nim porozmawiać. 100% jest teraz na rozmowę. Udało się. Ty pierwszy raz chyba... A nie, dobra. Dobra, i tak z nim porozmawialiśmy. Ale musieliśmy... Jak go rzuciliśmy kamieniem, to jakoś lepiej rozmowa się tutaj potoczyła. Wychodzimy z hipnotyzującego transu z słowami przepowiednia, znajdź miłość ciągle w mojej głowie. Ogólnie odbyliśmy z nim medytację. Inteligencja wzrasta o 5, Alice Knowledge o 5 i depression zmniejsza się. Kurwa, szczerze mówiąc to mogłem na tą laskę, co się zajmuje generalnie researchem, czyli na tą Lianę, mogłem użyć tego ziomka, znaczy z nim pomedytować. Ale już tego nie zrobiłem, to trudno. Fatigue 26%, także idzie sobie odpocząć. Ty też trochę zmęczony, idziesz odpocząć. I tutaj jest warto, jeżeli już jest coś na pomarańczowo, to od razu neutralizować jak najszybciej. Scavenging, tutaj dostaje Yuri, nowy poziomek. Zajebiście dużo jedzenia. Nieporównywalnie wiele jedzenia jest z poziomem normalnym. Na poziomie normalnym to już bym głodował, nie? Poziom normalny jest tak giga zjebany, mówię wam. Dobra, wbiliśmy poziomy, niekoniecznie chcemy od razu wszystkie punkty wydawać, które tutaj zdobędziemy, bo kiedy wbijamy poziom naszymi postaciami, zdobywamy punkty, które później możemy wydawać na różne umiejętności.
Ja niekoniecznie chcę to robić teraz, bo nie do końca wiem, czym się będzie każda postać zajmować. Znaczy na podstawie poprzednich rozgrywek jestem w stanie mniej więcej przewidzieć, której postaci chcemy dawać punkty, a której niekoniecznie. No i tym, którym chcemy, to będziemy dawać, a tym, którym nie wiem do końca, co będziemy nimi robić na 100%, no to nie będę dawać, tak? Prosta pija. Dobra, oni tu coś w ogóle robią w tym workshopie? Robią, Gathering Toolsy robią. Wolno im idzie. A, no właśnie, jeszcze mam kondycję i możemy naprawić różne rzeczy. Różnymi rzeczami innymi. Czyli na przykład tutaj library możemy naprawić kawałkiem drewna. Sleeping Area też możemy kawałkiem drewna i tak dalej, i tak dalej. Dobra, Judy też może sobie odpocząć chwileczkę. Select Area to Explode. Możemy w ogóle wybrać specyficzną arenę, którą będziemy chcieli odkrywać. No ale niekoniecznie akurat chciałbym to teraz robić. Niech to się przeszukuje po prostu randomowo, bo jakby ja i tak nie wiem, która jest dobra, a która niedobra. No to co, Yuri? Niech przeszuka tutaj rzeczy. A, to powinien wybrać gościa, który... A nie, dobrze, nie, dobrze zrobiłem chyba. On ma najwięcej scavenging. Okej, okay, cup of coffee, spices, medical, chocolate bar. Jestem chocolate coś tam. Coś czekoladowego. Dobra, no i teraz niech jeszcze tak po raz kolejny zbierze z tego deseczki. A niestety będzie bardzo dużo na dziurę dostawał od potworu. Bo ma niestety tragiczny stealth. Czy łucy, nailsy, git. Że tak powiem, nail it. No i co? Mu możemy generalnie rozdać jakieś punkty. W Yuriego zazwyczaj inwestujemy w scavenging, bo ja wiem, co on będzie, jakie będzie jego zadanie, także on będzie przeszukiwał różne rzeczy, także idziemy w scavenging tym ziomem. Winters, no właśnie Winters nie do końca wiem, co ma robić. Wydaje mi się, że ona będzie zbierać owoce, ale z drugiej strony tutaj może się wszystko teraz inaczej potoczyć. Czemu Jacob nie researchuje rzeczy, tylko przecież... Co? Tu się całego wydarzyło dziwnego. Jacob to tu powinien siedzieć, przy library. W bibliotece. Library. No i dobra, Yuri też powinien odpocząć, ale na razie tak jak jest git. O! Zginie mi ogień. Dodajmy ile idzie, klikam next, never mind. Bo tutaj jest powiadomienie, że nie wydałem jeszcze punktów. No i bardzo dobrze, bo nie chciałem ich wydawać, bo jeszcze nie wiem, w co dokładnie będziemy tutaj inwestować. Czwarty dzień, kurwa, wolno idzie coś. Ostatnio tak z siódmym byłby dzień. Ja z drugiej strony w sumie ostatnio zatrzymałem na pół godzinkę, bo jak nagrywałem ten pierwszy odcinek, to skipnąłem w ogóle cały tutorial. Więc w sumie teraz wolno idzie, no bo tego. No bo zostawiłem tutorial. Dobra, przeszukajmy tutaj opuszczony obóz. 28 water supplies, cup of coffee, painkillersy. O kurde, ile rzeczy, mega dużo. Fajnie, dobra. I Bob niech wraca do craftowania. Alejandro wraca do craftowania. Ona wraca do exploringu. No i tyle. Na tego, na Yuriego możemy użyć czekolady, żeby depresję mu? Nie, weźmy to. Cup of coffee weźmy. Mu jednocześnie depresję ściągnie i fatigue. Dobra, i next. Ta, never mind. Scavenging plus jeden. No niech on sobie cały czas ten scavenging jakby ulepsza na 100%, aż będzie miał. Będzie giga... O kurwa, 2% zabrakło niestety. Jedna tura zmarnowana. Dobra, mamy już kolejny tutaj schemacik, fishing road, będziemy mogli łowić ryby. Jest to bardzo opłacalne, szczególnie z cooking potem. Jeżeli już będziemy mieli fishing road i będziemy mieli zrobiony cooking pot, to jesteśmy zwycięzcami. To znaczy, że już jesteśmy na takim etapie, w którym naprawdę będzie nam ciężko zginąć, tak mi się wydaje. Chyba, że potem się zmienia pogoda, w sumie nie mam zielonego pojęcia. Nie dotrwałem tak długo chyba. Surowe mięso mi musimy dać. Tak, surowe ryby w sumie. Surowe mięso, surowe ryby, no i te gówniane posiłki. Bo one się zaraz zepsują i będą w ogóle nie do jedzenia. To mi tak są teraz już do kitu te posiłki.
No ma to jakiś logiczny sens, bo to w sumie nie ma lodówki. Logiczne, że to się psuje. I tutaj damy tej lasce to, no i w sumie wszystko next tam. Jest git, łe, ale powiem wam szczerze, przy normalu to było hardcore. Normal to był hardcore. Tutaj jest przechadzka po parku i dobrze w końcu. Dobrze, że jest przechadzka po parku, będziemy mogli się skupić na fabulce. Tutaj mamy bitwę jakąś. Generalnie mogę poczekać, aż oni skończą, albo przeszukać, co jest za nimi, może się uda. Udało się przeszukać, ale i tak muszę poczekać, aż oni chyba tego. Tak, aż oni przestaną, aż tutaj sowa z nie wiem jak to się nazywa, łabędziem, przestaną walczyć. Wtedy będziemy mogli zdobyć łuk, a ten łuk będzie nam potrzebny do misji. Nie będziemy mogli z niego bezpośrednio korzystać, ale będzie nam potrzebny do misji. Water tank możemy uzupełnić w sumie owocami. Dajmy spokój, never mind, lecimy dalej. Generalnie wydaje mi się, że jak nie masz co wydawać poziomu, to wydajesz w inteligencję w sumie. A nie, że tak kutasisz jak ja to robię. Tak mi się wydaje. Czy to jest dobra inwestycja w tą. W inteligencję. Bo inteligencję, jeżeli podwyższymy, to ona nam daje więcej punktów za następny poziom. Dobrze, że się dogadują. Więziarek jest najcięższy. On wszystko potrafi zepsuć. Dobra, odblokowaliśmy jakąś nową areę. Jest to Sand Castle. Chcemy to udekorować. Aj, to nam depresję ściągnie. Nie, to przeszukajmy. Scavenging, Yuri. Poproszę tu jakiś cup of coffee, czy co to tam jest. Painkillersy, git. I depresji dostał, że musiał zniszczyć. Piękny ten. Piękny zameczek. Dobra, to nam daje fatigue, to nam daje hunger, to nam daje medicine, to nam daje hunting, to nam daje crafting. O, to ciekawe w sumie. Na grubego boba pójdzie hunting, znaczy crafting. Chociaż nie na grubego boba, bo bob jest dobry w łowieniu ryb. To musi ktoś inny zajmieć generalnie craftingiem. Tylko jeszcze nie wiem kurwa kto. Jacob może? Poczekajcie, crafting. Ktoś tutaj, musimy wystawić kogoś do craftingu i żeby on się tym zajmował praktycznie cały czas. Wydaje się, myślę, że tam Winters. Czy Winters to jest postać, która powinna się zająć craftingiem, bo ona w nic nie jest dobra. W leczenie jest tylko dobra. Wydaje mi się, że Winters. Także weźmy ją i zainwestujmy w crafting. Yes. Dobra, a Julia? Julia. Inteligencja, bo nie mam zielonego pojęcia, w co pójdziemy z Julią. Alejandro, na pewno idziemy w scavenging. Bo on razem z Jurim jest koksem, no i Yuri oczywiście, że też scavenging. Wydaje mi się, że te perki, które on dostaje, to są zupełnie randomowe, które tutaj dostałem w postaci, więc to jest construction skill progress szybciej i knowledge skill. No ale ani w to nie inwestujemy. Urine jest niestety useless. Nic nie tworzymy przy tym, przy stole, przy workshopie. Worktable. Czyli jak to się nazywa? Workshop. Potrzebujemy więcej drewna, nie mamy tego drewna, także Alejandro idzie do tutaj pozbierać drewno, łącznie tutaj z bobem. Zbierajcie drewno. Nie wiem, czy ten bob coś w ogóle tutaj pomoże. 4-8, a bez boba? 3-6. Coś tam pomoże, niech będzie z tym bobem. Niech się uczy życia. Dobra, jakieś dragi zdobyliśmy. Dragi to są chyba żeleki, nie? Po angielsku. Oni tutaj sobie researchują klasycznie rzeczy. Widzę, że już kilka postaci zaczyna być zmęczonych, także trzeba zwracać na to uwagę. Exploration, new area discover, construction. Spoko. Jest naprawdę chyba giga kurwa fest w początku, tak mi się wydaje. Jo, nie no, jest, tylko Yuri dostaje mi deprechy. Ale możemy to zmniejszyć generalnie tymi. O ile się nie mylę, czekoladkami, a raczej się na pewno nie mylę, tylko pytanie, czy mamy czekoladkę. Czekoladka, gagri. Dobra, innych sklikamy. Jest git, mamy mega fest, dużo żarcia.
Megafest Beat jest. Dobra, kto jest zmęczony? Fatik trzeba przede wszystkim. Ty jesteś trochę zmęczony, odpocznij. Ty jesteś trochę zmęczony, odpocznij. Generalnie jak najszybciej, jeżeli się pojawi naprawdę to Fatik, to niech te postacie odpoczywają, bo później to się będzie nakładać, stakować i jednocześnie będzie Fatik, jednocześnie będzie ból czegoś, jednocześnie będzie depresja i to się tak zestakuje, że moja postać będzie bezużyteczna w robieniu czegokolwiek, bo generalnie tym więcej ma negatywnych rzeczy, czyli jest głodna i tak dalej, tym gorzej jej się robi. To w miarę logiczne, dobra. Bobowi mógłbym dać punkty w coś. Bob będzie robił jedną rzecz cały czas. Bob będzie łowił ryby przede wszystkim. Tak, co idziemy w fishing Bobę. A propos. Tutaj możemy chyba połowić ryby, a nie mamy tego, nie mamy fishing na razie, fishing roada i łowienia ryb nie ma. Poszukamy, połowimy kiedy indziej, stworzymy wędeczkę. Dobra, tutaj nic nie ma, tutaj możemy po prostu chyba drewno zebrać, możemy też uciec, tam jest opcja ucieknij z wyspy, ale wątpię, że to działa, szczerze mówiąc, pozbierajmy po prostu drewno. Niech Yuri to zrobi, bo Yuri to koks. Pewnie dużo z tego drewna wyciągnie. 3. No pewnie tyle, ile się dało. I Nacy jeszcze. I Ropes. Spoko, back to camp. I niech ono odpocznie. Dobra, później sobie odpoczniesz. Nic się nie martw. Aczkolwiek depresję to ja bym ci jak najszybciej tutaj wyleczył chocolate boxem. Czekoladkami. Ona wbija poziom, jej generalnie dajemy crafting exploration. Ona będzie od eksplorowania rzeczy. A ty, brakuje mi jednej? A nie, dobra, oni sobie odpoczywają. No dobra, to nexik. Nie ma co tu czekać w sumie. Yuri niech pozbiera wszystko z tego samolotu, co jest możliwe. I właśnie teraz aktualnie już nie możemy już nic zbierać z samolotu, bo wszystko pozbieraliśmy, co mogliśmy. No i teraz jesteśmy zdani tylko i wyłącznie na siebie. Także trzeba ostrożnie. Nowe tutaj rzeczy odkrywamy na mapie. Ta mapa jest chyba zupełnie losowo podzielona. Czy nie jesteś w stanie za bardzo zgadywać, gdzie co jest. Znaczy możesz tak mniej więcej się domyślić, ale no nie masz tu bezpośrednio napisane, co jest co i gdzie co jest. Czemu tak jest. Dobra, tutaj my tak, tu tak. Szkoda, że tu nie ma jakiegoś takiego automatycznego przycisku, żeby automatycznie dawało jedzenie. Bo też spoko, bo tak to się trzeba trochę naklikać. Workshop. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie już tego stworzyć fishing road. Jesteśmy. To na początku stworzyłbym fishing road, szczerze mówiąc. Dużo bardziej mi chyba jest fishing road potrzebny, niżeli to do zbierania owoców. Dobra, to ty idziesz tu, Alejandro idziesz tu, razem z Bobem tworzycie ten fishing road. Yuri niech odpocznie, bo Yuri ma fatigue wysokie. A wy, jak tam fatigue? W porządku. A, ty jeszcze możesz odpocząć. I ty też możesz odpocząć. Dobra, pokaż co tu znaleźliśmy za nowe miejsce. Spooky Dark Corner. Możemy upolować wielkie robale albo przeszukać jaskinie. Kliknijmy sobie przeszukanie jaskini, znaczy tego czegoś, czymkolwiek to jest. Tak, zostaliśmy zaatakowani jednak przez pająki, ale nie ugryzły nas chyba, a ugryzły. I zdobyliśmy śmieszne grzybki, że tak powiem. One nas będą rozbawiać, ale zmniejszą nam depresję chyba, ale choroby nam zwiększą, jakby, że będziemy bardziej chorzy, no nie? No to logiczne w miarę. No i tyle, niech odpoczywają. Injury, fatigue. Tak jest, niech odpoczywają sobie. Tu niech sobie craftują rzeczy. Super. W ogóle jak oni się mega dogadują, nie? 3,5 tego, 3,5 serduszka. I w ogóle depresja im nie wiem czemu nie wzrasta. Kurwa, nie wiem, jak się za dobra rozgrywka, nie wiem czemu depresja im nie wzrasta jakoś mega. I zajebiście craftują razem. Oni się chyba dogadują i dlatego im depresja nie wzrasta. Tylko Yuri solo robi rzeczy. Generalnie dobrze zrobić w grupie.
Ja ogólnie myślałem, że niekoniecznie, bo jak, ale to chyba niedobrze jest tutaj robić w grupie w momencie, kiedy oni się nie dogadują. Jak się dogadują, to trzeba to forsować, no, jak się tylko da. Dobra, ona niestety jest kijowa, mogę w przeszukiwaniu rzeczy, ale... Chociaż coś tam przeszukuje. Dobra, Yuri będzie skawędzował rzeczy. I o, niech będą patyki. No i dobra. Chyba next. A, oni mogą odpocząć, w sumie ty możesz odpocząć. I jej możemy dać... umiejętności rozdać, skizy. Aczkolwiek... Kurwa, w inteligencję bym w sumie poszedł na samym początku. W ogóle wszystkim postaciami powinienem chyba iść w inteligencję na samym początku. Nie wiem, dobra, nie, może chodźmy w tego. Knowledge. Bo knowledge jest nam potrzebne do tego, do wynajdywania rzeczy, nie? Albo nie? Nie, może, a może ta? Generalnie ona jest dobra, ona fajnie, ona ma, ona jest do, znaczy ją zazwyczaj w moich rozgrywkach. Jak to dziecko takie zamówiła, a nie mogę się wysłowić. Ona, ja jej generalnie używałem w tej. Jako zbieraczki owoców i ona sobie całkiem nieźle radziła, jak tutaj wyfarmiłem mi harvest. Generalnie ja bym poszedł w harvest, a z drugiej strony teraz to mi jest potrzebny knowledge. Dobra, to chodźmy trochę w harvest, trochę w knowledge. Tak jest. I nexik. Nikt chyba już więcej zmęczony nie jest. Dobra, no next. I co jest nowego? A, cooking pot. No tak, cooking pot też super ważny. Potem jak będziemy mieli cooking pot, to raczej nic na mnie straszne. Chociaż... Nie, chyba nic na mnie straszne, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jak cooking pot już złapiemy, to jest GG. To jest wygrańsko. Ej, Zbin, dobra, oni sobie tu gadają, żeby minął tydzień. Już się rozbili. Dobra, na razie super sobie radzą, nie powinny być jakoś mega... Nie powinno być im jakoś mega źle. Bez naprawdę kituwa. Ty, jedzenie się kończy. No i chuj, żem wykrakał, co? Wykrakane z tym, że super nam idzie, wiedziałem kurwa. Wiedziałem. Pieprzony Dead in Bermuda. Już nie ma jedzenia, koniec. Skończyła się zabawa. No było fajnie. Przez chwilę. Tu możemy generalnie to zdziałać i tu możemy odpocząć, ale wzrośnie. Psycha nam spadnie, czyli depresja nam wzrośnie. A tutaj nie wiem co. X ground on the ground. Możemy przekopać. Dobra, niech będzie to Julia w takim razie. Niech ono tutaj wykopie to coś, co tutaj jest. You reach the small wooden box. Znaleźliśmy małą skrzynkę, a w niej różne takie rzeczy. Mięso to jest chyba słyszone. Dobra. Ja jestem zmęczona, więc może sobie odpocząć. Alejandro może wracać do pracy. No i tyle w sumie. Tyle, klikamy nexta. Nie wiem co jest po cooking pot w researchu. Ale obawiam się, że... Że na razie tak mi jest to niepotrzebne. Musimy zrobić cooking pot. Czyli musimy wysłać tego Jacoba jeszcze, żeby mu tu pomagał wydobywać drewno. Jacoba albo to Livia, ale Jacob ma lepsze. Lepszy scavenging, chociaż i tak jest beznadziejny, pewnie się nie dogadają niestety. To razem trochę więcej drewna zbiorą, prawda? 3-6, a tak? 4-8, dobrze. Niech pomaga tutaj. Dobra, i przede wszystkim crafcimy jakby tą wędkę, bo to jest bardzo istotne, bo ja zaraz, że lipa, nie? Nie, ten Dead in Bermuda jest tak ciężki. Nie, miała być przechadzka po parku znowu. Miała być przechadzka po parku, nie? Easy jest odpalony, nie? Wstyd. To w ogóle mam tyle rzeczy, które nie przeczy... A, bo tutaj możemy łowić ryby, tu nie jesteśmy w stanie na razie, bo nie mam fishing roada. Tu na razie oni jeszcze walczą, także nic nie zrobię. Tutaj może tu ten ziomek sobie odpoczywa, to jest ten ziomek, co medytuje, on nam nic więcej nie powie. To w sumie racja, nie ma co tutaj robić, a strasznie dużo wykrzykników jest. Dobra, Bob niech odpocznie.
No i next klikam. Ja nie wydałem komuś punktów, komu? Jej. Ona czym miała się zajmować? Ona miała się zajmować... Czym? Fishing, hunting, harvesting? Construction? Jej, dawałem do czegoś poziomy, tylko nie pamiętam do czego, w co inwestowałem nią. Crafting? Exploration? Stealth? Nie pamiętam, jaki był mój początkowy plan. Wydaje mi się, że harvesting. To był mój początkowy plan. No i myślę, że będę się go trzymał. Harvesting pójdziemy. Dobra, next. No kurwa ty. Trzeba to szybko tą wędkę zrobić jednak, bo wstajesz, nie ma leżenia, bo to... Jak najszybciej, jeszcze chciałbym tak za 40 minut zrobić odcinek, ale chciałbym do tego czasu sobie tutaj znaleźć... wynaleźć wędkę, żeby wam pokazać i do jakiej zasadzie to działa i przede wszystkim nie umrzeć z głodu. Byłoby bardzo fajnie. W ogóle, żeby te postacie już nie miały jakby, ten głód im jakoś mega nie wzrastał. Bo no nie mam czym je tutaj zaspokoić im ten głód. Na szczęście mam wrażenie, że na tym poziomie easy, to przede wszystkim poziom easy wydaje mi się, że wiecie co daje? Daje to, że ten głód wzrasta bardzo powoli. To jest zajebiste. Dobra, tu coś jest. Floating chest. Możemy to przeszukać. Pewnie, że przeszukaj. Niech to będzie Julia. Może tam jakieś rzeczy fajne znajdziemy. Sukces. Level 3. Scavenging. Pirat. Grog. Kurde, to jakiś alkohol chyba. Dobra, i zbierzmy też drewno, niech to zrobi Yuri. Mówię wam, jak jest mega fest za gorąco, to się kamerka zawiesza. Serio, to jest normalnie od ciepła. Dobra, Bob, do roboty wracasz. Niech oni tutaj bardzo ciężko pracują przy tym, żeby tutaj włożyć to co my potrzebujemy, czyli fishing rod. Tu w ogóle zapomniałem, że trzeba naprawiać te wszystkie rzeczy. To jest bardzo istotne. Ale mi się głos załamał. Dobra, i Jacob będzie się zajmował raczej łowieniem ryb. Tak generalnie. Ale wiem co mu dam. Nie. Mu damy tego. Discussion. Ja idę discussion dla niego, bo on się mega nie dogaduje z nikim. I ty dostaniesz rzeczywiście scavenging. Yuri scavenging, a Julia? Nie pamiętam jaki był plan na Julię. Fighting intelligence, a ja chyba w intelligence poszedłem. No to chyba nie jest głupia inwestycja w intelligence. Pójdźmy w intelligence, jak nie wiemy co mamy zrobić. Dobra, i mamy fishing rod. Pyk, piękna sprawa. Teraz Bob będzie w ogóle się tym zajmował non-stop. To trzeba zdobyć pożywienie, jedzenie. Wy zbierajcie tutaj woodsy, pewnie, że tak. To nam się przyda. Chociaż woodsów chyba już mamy wystarczająco dużo. Potrzebujemy na pewno kamieni i lin. Dobra, i odblokowaliśmy jakieś dwa miejsca. Wiszące ciało. Możemy zebrać rope. Weźmy ropa. I weźmy linę. Wyjebane w ciało. You quickly pick the rope. Szybko odcięliśmy i wzięliśmy linę i uciekliśmy. 4 liny. Elegancko. I tutaj mamy shipwrecked. Możemy zobaczyć co tam jest. Czy zostało coś w środku, ukryte było. Emery Dyson... tylko się chyba zraniliśmy. A nie, rum bottle. Spoko, rum dostaliśmy. To jest takie średnie ten rum i ten alkohol tutaj jest... Nie oddaje. Dobra, i niech tego. Niech Yuri idzie przeszukać rzeczy, bo to scavenging jest tutaj potrzebny. Dobra. Construction, woods, ropes, super sprawa. Super partia. I teraz tak. Tutaj musimy wybrać fruit basket. A, no to panowie, to później połowicie rybki, tylko mi tu proszę wykonać fruit basket. Chyba, że nie, może w sumie. Ty, a może lepiej cooking pot? Mam już ten cooking pot? Mogę wykonać cooking pot? A mogę cooking pot. A, nie mogę.
Potrzebuję liny i kamieni jeszcze. Ty, to nie róbmy jeszcze fruit basket, tylko zróbmy ten od razu cooking pot. Zeskipujmy to. Wydaje mi się, że tak zrobimy. Czyli potrzebujemy, czekaj, liny i co jeszcze tam było potrzebne? Lina i kamienie, dobra. To wy będziecie panowie tutaj, skupcie się na linie, na linach, na wyszukiwaniu lin. No i ale przede wszystkim też sobie odpocznijcie, no bo nie może być tak, że tacy zmęczeni w pracy. Sen, bardzo ważna sprawa. Julia też niech idzie sobie wypocząć. No i Bob będzie łowił ryby, bo to czerwiec. O, pewnie, że tak. Szkoda, że ich od razu nie ugotujemy, ale coś się wykombinuje, myślę. No i Alejandro niech kraftuje w sumie. Tu zeć. Tak, powinno być dobrze. Nie wiem, czy ten dziadek w sumie nie jest dobry w kraftowanie. No, taki kurwa średni. W sumie. A ty może jesteś dobra w kraftowanie? Ty, dobra jest w kraftowanie. Dobra, to niech zrobi z Alejandro. A niech ona tylko eksploruje tego. No i myślę, że skipniemy sobie do następnego dnia i zakończymy tutaj. Ajaj, zaznaczyłem, żeby robili frutsy, ta? Ta, zepsuło. No dobra, ale no to będziemy mieli miejsce do zbierania frutsów. To no nie jest jakoś turbo najgorzej. Dwie rybki złapał chłop. Okej, prawie odkryliśmy następne miejsce. Jest ktoś mega głodny? Tutaj mega im wolna głód spada. Ktoś tam jest, ta laska jest głodna. Dajmy jej surowej ryby, chociaż może damy jej tego w sumie, o. Ale też nie, surową rybę też trzeba zjeść. Bo ona się zaraz zepsuje, dobra. I to by było na tyle. Jest dobrze, na razie, w sensie naprawdę wydaje mi się, że jak na 10 dzień porównując sobie poprzednie gameplaye mamy szansę. Chociaż jak widzicie, no nie jest łatwo, od razu kończy nam się jedzenie. Zaraz będzie to jedzenie na pomarańczowym, jeżeli to jedzenie będzie na pomarańczowym, to oznacza, że oni będą wszystko robić wolniej, bo będą głodni i zmęczeni. To, że wszystko będą robić wolniej, oznacza, że no będziemy pozyskiwać mniej tego, co potrzebujemy, a to z kolei się taka kula wielka kurwa toczy. No więc miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, no ale kto wie, zobaczymy na pewno w następnym odcinku, dzięki, widzimy się jutro, do zobaczenia, a i podnieście na mój drugi kanał, cześć.